Vererebus vocabula restituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym materiale zrecenzuję dla Państwa film Ukryty Skarb Kościoła. Witam wszystkich naszych stałych widzów i tych z Państwa, dla których to jest pierwszy materiał na naszym kanale. Zachęcam do włączania subskrypcji. Wciskania kciuków w górę i pozostawiania komentarzy już po zakończeniu tego materiału. Komentarzy kulturalnych, bo wszelkie inne będą po prostu usuwane, co myślę, że jest zrozumiałe. Czekałem długo na film Ukryty Skarb Kościoła i byłem nastawiony dosyć krytycznie. Dlaczego o tym za chwilkę. Czekałem długo na produkcję państwa świeżyńskich. Pan Maciej pełnił rolę reżysera, a pani Anna, jego małżonka, występując w tym filmie w kilku różnych scenach, mówiła o swoich odkryciach, mówiła o tym, jak podążała do mszy świętej katolickiej, łacińskiej, mszy świętej wszechczasów, mszy świętej piusa piątego, czy też tak zwanej mszy świętej trydenckiej. Nazw na mszę tą naszą, katolicką, powszechną, mszę wszystkich świętych jest wiele i różne funkcjonują w różnych środowiskach, dlatego używam ich kilku teraz na początku, później ograniczę się tylko do słowa msza lub msza święta. W tym filmie, na który czekałem, a którego produkcja trwała dwa lata, znajduje się bardzo wiele różnych wypowiedzi, wypowiedzi zbieranych właśnie przez długi czas, wielu wypowiedzi, co budziło moje obawy, że ten film będzie przeładowany informacjami, że chaos, który powstanie, będzie w pewnego rodzaju takim bezładem, nad którym nie udało się reżyserowi. Zapanować. Na szczęście tak nie jest. Okazało się, że film jest spójną, tworzy spójną całość, jest spójną narracją, i wypowiedzi są poukładane w taki sposób, że przeprowadzają człowieka przez tę historię od rzeczy, które związane są z początkiem, z soborem, ze zmianami, z rewolucją, która miała miejsce. Kościele, aż do ostatecznych konkluzji. Nie ma tam jakichś problemów z tym, że któreś wypowiedzi tam nie pasują, że należałoby któreś wyrzucić, że czegoś zabrakło. Ten film ogląda się tak, jakby w zasadzie opowiadała to wszystko jedna osoba. Myślę, że widać tutaj rękę sprawnego reżysera, pana Macieja. Za co mu też oczywiście dziękuję, bo ten film oglądałem w towarzystwie bliskich mi osób i one również. Miały podobne odczucia, podobne obserwacje, podobne wrażenia po oglądaniu tego filmu: że oglądało się go po prostu dobrze i nie było takich momentów, że zastanawialiśmy się, po co jest dana scena, że ta scena nic nie wnosi, że ta scena być może powinna być usunięta. To jest na pewno na plus. Wiele różnych wypowiedzi, wiele różnych osób, młodszych, starszych, z różnych środowisk, ze środowisk indultowych, tak zwanych indultowych, bo indultu stricte już nie ma, ale ten duch, ta idea indultu dalej trwa. Ze środowisk związanych z Bractwem Świętego Piusa X jest tam naprawdę ogromny przekrój społeczny. Są osoby, tak jak mówię, młodsze, starsze, ale i również o różnym poziomie wykształcenia. Osoby z wielodzietnych rodzin, osoby, które te dopiero rodziny zakładać będą albo ledwo co założyły. Więc to jest naprawdę ciekawe doświadczenie pod tym względem, że te różne punkty widzenia, które zostały ukazane w filmie, pozwalają naprawdę do głębi zrozumieć istotę Rzecz. Ten film może być niezwykle pomocny dla osób, które dopiero ten temat będą poznawać, albo jeszcze o nim nie słyszały. Myślę, że on może odegrać tutaj naprawdę wielką rolę może mieć naprawdę wielkie znaczenie w tym sensie, że wiele osób może dzięki niemu poznać mszę. Może dzięki niemu dowiedzieć się wielu rzeczy w krótkim czasie. Film trwa godzinę 15 minut i zawiera wiele cennych informacji. Wiele nie tylko ciekawych, interesujących cytatów, na które natrafilibyśmy, poznając ten temat, zgłębiając kryzys w kościele. Nie tylko jako zagadnienie, ale jako rzeczywistość, w której się znajdujemy. Jest tam też wiele źródeł, odniesień do tekstów, do Bulli Piusa V, Kloprimum, czy chociażby innych dokumentów, które dotykają tego tematu, i to wszystko jest w jednym miejscu. Wiele cennych informacji mówiących o starożytnym wręcz pochodzeniu kanonu rzymskiego, czyli tej głównej części mszy. Świętej. Naprawdę tam znajdziemy wszystko to, o czym przez miesiące y, moglibyśmy się dowiadywać z różnych innych miejsc. I za to wielkie podziękowania dla Państwa świeżyńskich, że ktoś, kto dopiero z tym tematem będzie się poznawał, wszystko dostanie w jednym Miejscu. Film jest naładowany wieloma informacjami, spostrzeżeniami, ciekawostkami, uporządkowany i tak dalej, więc można powiedzieć, że tam jest bardzo, bardzo dużo treści, dosyć dużo głębi. Ten film na pewno nie jest płytki, na pewno nie jest chaotyczny i też nie jest przeładowany, bo to była ta moja obawa. Związana z czasem i ilością, z, z czasem powstawania tego filmu i z ilością zebranych materiałów. Co jeszcze, jeśli chodzi o kwestie, te które sprawiają, że odbiór filmu jest tym odbiorem pozytywnym, to na pewno to, że jest tam też wielu moich znajomych, wielu moich kolegów, koleżanek, których też z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić, bo dawno się z nimi nie widziałem, być może nigdy się już z nimi nie będę widział, bo to są ludzie z całej Polski. Chciałem pozdrowić też z tego miejsca, właśnie pana Michała, panią Danutę, pana Henryka, wszystkich także młodszych moich kolegów z tego materiału chociażby Roberta, Mateusza. I inne osoby też, szczególnie właśnie z kaplicy w Bydgoszczy. Dziękuję, że też możemy tworzyć ten film wspólnie, że też mieliście ten swój wkład Państwo, Wy, ja także, bo to była naprawdę ciekawa przygoda, ciekawe doświadczenie. To jest też taka rzecz, która de facto jest. Plusem, ale tylko z mojej własnej perspektywy, że tam też są osoby mi bliskie, osoby, z którymi wspólnie uczyłem się na przykład ministrantury do tej przy, z którymi dowiadywałem się wielu różnych rzeczy, z którymi odkrywaliśmy niektóre rzeczy właśnie po raz pierwszy. To, że na niektórych indultach dochodzi do pewnych aberracji, rzeczy wymyślonych, których nie powinno tam być i nagle trafiamy na msze w Bractwie, w Poznaniu, na Ptasiej i tych rzeczy tam nie ma i stwierdzamy, że. Tu zostajemy. Tu jest to miejsce, gdzie, gdzie chcemy być, gdzie nie ma niepokoju, gdzie nie ma obaw o to, co dzisiaj kapłan nowego wymyśli. Jest Msza niezniekształcona, nie Msza taką, jaką być powinna. Msza katolicka, ta, która jest dokładnie Mszą, jaką odprawiać powinien kapłan katolicki. I tutaj mówię konkretnie też o panu Michale, z którym mieliśmy wiele przygód, z którym dużo żeśmy podróżowali, szukali mszy. Więc dla mnie to też ten aspekt y, takiego wzruszenia. Ktoś inny, myślę, że na tym filmie również się wzruszy w innych momentach. Mnie osobiście ujmuje to, ale taka wypowiedź również y, jedna czy druga, która tam pada jednego kapłana, który ewidentnie widać, że Boi się tego, co mówi, a jednocześnie powiedział pewne rzeczy i widać w oczach taką obawę, co mi się za to stanie, za to, za to co powiedziałem, a jednak nie usuwa tej swojej wypowiedzi. Chce, żeby ona była. Podejmuje pewne ryzyko, decyduje się na pewien odważny krok, krok za którym mogą mieć poważne reperkusje dla niego w diecezji ze strony biskupa, jeśli dowie się, że takich odpowiedzi udzielił. Nie wiadomo, co to może być, prawda, jest ten lęk przed nieznanym, przed ogromem kary, przed jej wielkością, a jednak ta odpowiedź pada. Za to też chciałem podziękować nie tylko twórcom tego filmu, ale również temu kapłanowi, to jest bodajże kapłan diecezjalny, za to, że miał odwagę to powiedzieć. Co mi się też spodobało, to to, że twórcy filmu mieli odwagę pokazać wkład Bractwa Świętego Piusa X właśnie w przywracaniu mszy świętej w Polsce, bo wiele wypowiedzi kapłanów, myślę, że połowa, to właśnie wypowiedzi księży z Bractwa Świętego Piusa X. Drugą połowę stanowią wypowiedzi różnych księży z Indultu. I ta proporcja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, bo ona też świadczy o pewnej odwadze, że umiemy pokazać pewne rzeczy dokładnie takimi, jakimi są. Ilość osób, ilość miejsc celebracji w Polsce, w większości, tak myślę, jeśli chodzi też o stałość tych celebracji, to właśnie Bractwo Świętego 50 I to widać w tym filmie. Widać też taki odważny krok na koniec tego filmu, bo padają pytania mówiące o tym, czy chodzić już tylko na mszę trydencką, czy nie. Są tam takie rozważania, i padają odpowiedzi osób, które mówią w tym filmie, że ja już nie widzę powrotu, że ja już chcę tylko tej mszy. Nie chcę tego wymyślonego ym, tworu, y, tego nowusa, który mszą już nie jest, który jest świadectwem zerwania, świadectwem zamachu na mszę świętą, na prawdziwą mszę świętą. Y, I... Postawienie tak tej sprawy uważam za wielką odwagę, również, więc też chciałbym za to podziękować i oceniam to jak najbardziej pozytywnie, że to padło. To ostateczne rozwiązanie, myślę, że dylematu niejednej z osób, która o tej Mszy się dowie, która ją pozna, która będzie miała tę łaskę odnaleźć właśnie ukryty skarb Kościoła. To, co, to czego mi brakowało, to, co oceniam negatywnie w tym filmie, to to, że w pewnym momencie pojawiają się dane mówiące o tym, ile jest miejsc, gdzie jest y, celebrowana msza święta właśnie wszechczasów i tam są takie słupki pokazujące przyrost y, ilości tych miejsc celebracji w Polsce, ale brakuje mi innych danych. Brakuje mi danych na przykład y, takich, y, ilu jest kapłanów, którzy taką mszę cele, celebrują i ile jest, y, nie wiem, y, powiedzmy... Miejsc w bractwie świętego X, ile poza nim, ile ubyło powołań w tym samym czasie, ile przybyło powołań w tradycyjnych instytutach, mogłoby tych danych być trochę więcej. Ja wiem, że to jest też związane z pewnymi ograniczeniami, prawda, i finansowymi i wymaga większego nakładu pracy i tak dalej, ale tego mi osobiście oglądając ten film zabrakło, że tych danych pojawiło się tylko troszkę zaraz z ekranu znikają i tyle. Więc dla mnie, jako dla kogoś, kto już troszeczkę ten temat zna, który ja już chodzę tylko na tę mszę, to dla mnie to jest troszeczkę za mało. Dlatego uważam, że to, co powiedziałem na początku, jest najwłaściwszym ocenieniem tej sytuacji, którą zaobserwowałem w filmie tego, co tam zostało zaprezentowane, że to jest... Film dla osób, które dopiero będą ten temat poznawać, lub które dopiero co go poznały. Dla mnie jest on w odbiorze estetycznym bardzo przyjemny. Zbiera wiele cennych rzeczy, ale mi osobiście niewiele już wnosi do życia. Dlatego bardziej cieszę się, że mogłem pomóc w jakiś sposób twórcom tego filmu trafić do takich osób, aby one mogły ten poznać. Kolejna rzecz, którą oceniam na minus, tutaj chciałbym też zarysować poniekąd kontekst. Jest mowa w filmie o Ecclesia Militans, o kościele walczącym, i pojawiają się różne przejawy tegoż. I między innymi pojawiają się wojownicy Maryi. Nie wiem, dlaczego oni się znaleźli w tym filmie. Gdyby nie kontekst, byłoby to całkowicie niezrozumiałe dla mnie. Pojawiają się, mam wrażenie, tylko z tego powodu. Czy chodzą na mszę trydencką, na mszę świętą? Z tego, co wiem, to większość raczej nie. To jest dla nich środowisko zupełnie obce. Ksiądz tam działał przez jakiś czas, chyba Dominik Chmielewski, jeśli się nie mylę, nie mylę nazwiska, przepraszam, jeśli mylę. I raczej on nie odprawia mszy wszechczasów. Ta msza święta jest dla niego raczej czymś obcym, odległym. Przynajmniej takie są moje informacje w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że i samo to środowisko nie jest środowiskiem związanym z mszą świętą. Więc to jest dla mnie troszeczkę dziwne, dlaczego oni się tam zna znaleźli. Tym bardziej, że są zwolennikami Gorie, Tam wiele osób jest, które do Gorie się udaje, do miejsca niezatwierdzonego, miejsca domniemanych objawień Matki Bożej. Więc dla mnie to jest pewna rysa na tym filmie i to jest chyba jeden z większych minusów, bo uważam to za rzecz niepotrzebną. Można było ten wątek kościoła walczącego pokazać w inny sposób, tak uważam. Kolejna rzecz to jest rola Benedykta XVI, jeszcze jako księdza Ratzingera, jako peritusa na Soborze Watykańskim II, który był doradcą kardynała Fringsa, pełnił rolę takiego eksperta, specjalisty, doradcy, właśnie. I w filmie pada wiele jego wypowiedzi: wypowiedzi trafnych, dotyczących czy podsumowujących kryzys w kościele, zmiany liturgiczne i z tymi wypowiedziami można się zasadniczo zgadzać. One są, tak jak mówię, trafne, ale nie ma w zasadzie żadnej informacji w tym filmie na temat jego roli na Soborze Watykańskim II. Nie wiem, dlaczego zostało to pominięte. Trochę miałem takie wrażenie, że może ze względu na to, żeby nie drażnić pewnych środowisk, które Benedykta XVI uważały za jednego z najlepszych papieży w ostatnim czasie i najchętniej postawiliby mu pomnik. Tymczasem przecież kardynał, przepraszam, Benedyk XVI, wcześniej ksiądz Ratzinger. Przyczynił się do tych rzeczy, które później krytykował. On też miał swój wpływ na wprowadzenie tych zmian. Negatywny wpływ. Jeszcze z okresu właśnie soborowego, ze znajomości z Karlem Ranerem, z księdzem Ranerem, można znaleźć w internecie zdjęcia, gdzie ksiądz Ratzinger siedzi na świecko, pod krawatem. Tam nawet nie ma koloratki. I to są lata 60. Więc ten duch progresywizmu, takiego liberalizmu katolickiego, jeśli tak można to nazwać, nie chciałbym tworzyć takiego, takiej mieszaniny liberalizmu i katolicyzmu, ale niekiedy takiego określenia się używa dla wyjaśnienia pewnych rzeczy, pewnych zjawisk, i tutaj mamy podobną sytuację. On był modernistą w czystym znaczeniu tego słowa. Popierał zmiany, forsował je, przyczyniał się do ich wprowadzania. I trochę mi tego właśnie w filmie zabrakło. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym poruszyć, to też wypowiedzi księdza Kaczkowskiego, którego też na swojej drodze, gdzieś tam odkrywając Mszę Świętą, oglądałem, słuchałem. Nie był to dla mnie najważniejszy z autorytetów, ale cieszyłem się z powodu tego, że jakiś kapłan miał odwagę. Te msze nie tylko poznać, ale po jej poznaniu także jakby wniknąć w jej ducha. I tamte wypowiedzi pokazują, że ten kapłan naprawdę dostąpił wielkiej łaski. Niedługo po tym, jak nauczył się odprawiać tę msze i kilkukrotnie czy kilkunastokrotnie ją odprawił, zmarł. I te wypowiedzi pokazują kapłana, który dostrzegł i zrozumiał to, jak w wielkim stopniu został oszukany. Kapłana już nieżyjącego, który swojej postawy nie zmieni, która jest postawą zamkniętą w tym momencie, jest rozdziałem, który się zakończył. Więc możemy przytaczać jego wypowiedzi w sposób bezpieczny, w sensie takim, którym e, może pokazać, że kapłan, który odkryje tę mszę, pozna ją, będzie starał się w nią wniknąć, Zacznie dostrzegać kryzys w kościele, jego prawdziwe przyczyny, i zrozumie, że, że coś nie tak się potoczyło, i że Msza Święta została zniszczona. I to jest właśnie dowód na to, że, że tak się dzieje, że kapłan, który dokona takich decyzji, będzie te rzeczy widział naprawdę na głębszym poziomie. W zasadzie to wszystko w tej recenzji. Chciałem zachęcić Państwa na koniec do obejrzenia tego filmu, bo uważam, że Warto. To jest naprawdę bardzo dobrze zmontowany film. Muzyka super dopasowana jest w tym wszystkim. Naprawdę trzyma napięcie. Lektor. Mam wrażenie, że ten lektor został zatrudniony jakiś profesjonalny lektor, bo to brzmi naprawdę dobrze. Momentami miałem wrażenie, że brakowało mi chyba w dwóch czy trzech momentach, żeby ten lektor też się pojawił. Być może to były jakieś oszczędności, może nie było na to funduszy, ale samo pojawienie się tego lektora to też było naprawdę naprawdę miłe zaskoczenie. Na samym początku Prawda, słowa kapłana, konsekracja, zaraz lektor, przytaczane słowa ojca Fabera, konwertyty anglikańskiego, właśnie autora słów, że msza święta to najpiękniejsza rzecz po tej stronie nieba, pojawiają się na samym początku. Autor również mi bliski, za co też dziękuję, że że znalazło się, znalazł się dla niego miejsce w tym filmie. E, chyba wszystko. Mam nadzieję, że wyczerpałem to jak z, z garnka zupę łyżeczką do samego dna. E, myślę, że to są wszystkie moje spostrzeżenia na temat tego filmu. Ostateczna ocena 4 na 5 ze, ze względu na pewne braki i, i, i może troszeczkę nie... nie, nie nasycenie, nie, nie nakarmienie mnie tak do końca można powiedzieć w ten sposób, że miałem jeszcze pewne oczekiwania troszeczkę może czegoś tam zabrakło o brakach już Państwu mówiłem, więc wiecie o które rzeczy mi chodzi, ale nie mniej nie pomniejsza to ogólnej wartości odbioru tego filmu który uważam, że jest naprawdę dobry polecam Państwu obejrzenie ukrytego skarbu kościoła, rozsyłajcie go do znajomych szczególnie tych, którzy o mszy nie wiedzą. W tym filmie znajdą wiele cennych wskazówek, wiele rzeczy jest tam zebranych właśnie w jednym miejscu, jak ta perła, która leży w dłoni. Poznajcie mszę świętą, mszę świętą wszechczasów, pokochajcie ją i zbawcie swoje dusze.